Po małym weekendzie, bardzo radosnym myślę, witamy Pana Jezusa, Matkę Najświętszą, Świętego Joachima i nas tutaj. Chcemy kolejny tydzień rozpocząć w imię Boże. Zazdrość to paskudny grzech. Nie przynosi człowiekowi żadnych korzyści. Każdy z nas to zna. Ktoś ma lepszy telefon, ładniejszą bluzę czy buty. Też chcielibyśmy to mieć, chociaż to, co mamy, wcale nie jest złe. Zazdrościmy, co czasem prowadzi nas do złego zachowania. Dziś będzie m.in. o zazdrości wśród braci, ale też o tym, że nawet w najgorszej sytuacji Bóg może nas wyprowadzić. Poznamy postać Józefa zwanego egipskim. Zapewne każdy z was dostał kiedyś trudne zadanie do wykonania. Myśleliście wtedy, nie dam rady, to zbyt ciężkie. Dzisiaj powiemy również sobie o kimś, kto dostał takie zadanie bardzo trudne, a nawet coś więcej, dostał życiową misję. Poradził sobie jednak, bo zaufał Bogu, który go wezwał i mimo iż od czasu, który żył, minęło ponad 3000 lat, wciąż o nim pamiętamy. Poznamy dzisiaj również postać Mojżesza. Na początek dobrego Boga przeprośmy za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Tak, cały czas mówimy na temat historii zbawienia, o kolejnych postaciach, które poznajemy. Jeśli chodzi o dzisiejszego pierwszą postać, o Józefa, tutaj mamy w opisie sytuację następującą. Otóż był uważany za takiego ciekawego chłopca. Ojciec go jakoś wyróżniał. Nie wiem dlaczego, dał mu piękną szatę, piękne ubranko i kiedy pracowali na polu, bo trudnili się rolnictwem, no miał, przyszedł Józef i podzielił się właśnie swoimi wiadomościami, a właściwie przeżyciami, snem do nas. No ale Józef miał taki dziwny sen. Otóż wydawało mu się, no pracowali na polu i jak gdyby na tym polu stanął jeden wielki snop, a wszystkie snopy, które były zrzęte, które pracowali cały dzień jego bracia i on sam z ojcem, wszystkie te snopy kłaniały się temu jednemu. Dziwny sen, nie? Opowiada to swoim braciom, a bracia zaczęli no trochę mu dokuczać. Masz jakieś tam zjawy, jakieś widy. No ale po kilku dniach znowu kolejny sen, kiedy śniły mu się gwiazdy, śnił mu się księżyc i 11 gwiazd oddało mu pokłon. Kłaniały się właśnie jemu. I też się z tym podzielił. Bracia już tego nie wytrzymali, że im opowiada takie bajki. I bracia Józefa wymyślili, nie zrobią mu krzywdy większej, ale go wpuścili, uwięzili go w pustej studni. I w tej studni było tak, w waszych piwnicach było ciemno, były na pewno pająki, może jeszcze takie inne zwierzątka, które tam sobie wędrowały. No i trochę mu tam uprzykrzyły jego pobyt. I oczywiście, kiedy bracia wrócili do domu, jeden się zlitował, szła karawana kupców z Madianitu, było to koło Sychem, i uratował i właściwie sprzedał swojego brata. I Józef zawędrował z Madianitami aż do Egiptu. Ale co się stało dalej, to musimy prosić, Wojtuś, trzymaj mi książkę, tak? Musimy prosić naszego dziadka. Józef, którego bracia sprzedali do Egiptu, był bardzo dzielnym człowiekiem. W Egipcie kupił go Potifar, urzędnik faraona, najważniejszego człowieka w kraju. Józef był bardzo pracowity i dlatego wkrótce awansował
stał się przełożonym wszystkich niewolników. Ale niestety, tak jak wśród braci, tak i w Egipcie, Józef zaczął mieć kłopoty. Wpadł w oko żonie Potifara, a ona chciała go namówić do wielkiego zła. W dodatku rzuciła fałszywe oskarżenie i Potifar wtrącił Józefa do więzienia. Pan Bóg jednak nie zapomniał o Józefie. W więzieniu spotkał on innych ludzi z dworu faraona, którym pomógł, by potrafił wyjaśniać sny. Józef spędził w więzieniu 2 lata, a wyszedł, ponieważ pomógł faraonowi w jaki sposób? Po prostu wyjaśnił znaczenie 2 snów, czego nie potrafił żaden z doradców faraona. Wynikało z nich, że na całej ziemi miał nastać głód. Józef został zwolniony z więzienia i mianowany zarządcą Egiptu. Dobrze jest pomagać nawet wtedy, gdy nam ciężko. To się zawsze opłaca. Kartkę musimy przełożyć i dziadek Achim czyta nam dalej. Jak wiecie, Mojżesz trafił do krainy zwanej Madian. Pewnego dnia zatrzymał się przy studni. Było tam 7 kobiet, które przyszły, aby napoić swe owce. Woda na pustyni to rzecz bardzo cenna i do dziś stanowi wielki problem dla mieszkańców tamtych ziem. Chwilę później przyszli także mężczyźni, którzy je przepędzili, by napoić swoje owce. Mojżesz był dzielny i wziął kobiety w obronę. Okazało się, że są córkami kapłana Jetry, ważnego człowieka na tamtych ziemiach. W nagrodę Mojżesz mógł się ożenić z jedną z nich. Pewnego dnia pas owce swego teścia i zauważył płonący krzew. Poszedł, bo wydawało mu się dziwne, że krzew płonął, ale nie spalał się. Gdy się zbliżył, usłyszał głos ze środka krzewu: jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Doszło do mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają. W trakcie spotkania z Bogiem, który objawił się w płonącym krzewie, Mojżesz miał wątpliwości i zadawał pytania. Co mam powiedzieć Izraelitom, gdy zapytają mnie o twoje imię? Spytał. Bóg zdradził mu tajemnicę, o której nie mówił nikomu wcześniej. Ujawnił swoje imię, a brzmiało ono tak. Jestem, który jestem. Zapewnił Mojżesza, że będzie z nim w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy napotka on przeciwności i trudności. Mojżesz wiedział, że nie jest sam, więc ruszył w drogę, by wyprowadzić rodaków z niewoli do ziemi obiecanej. Jednak w Egipcie nikt nie czekał na niego z otwartymi ramionami. Ani jego rodacy, ani faraon. Hebrajczycy przyzwyczaili się do tego, że są niewolnikami, a faraon nie chciał ich wypuścić.
Mojżesz jednak, mimo iż czasami się zniechęcał, ufał Panu Bogu. W końcu faraon, gdy Bóg zesłał 10 plag na Egipt, zgodził się uwolnić Izraelitów. Nie chciał, aby spadały na niego nieszczęścia dla Mojżesza i jego rodaków. Rozpoczęła się długa wędrówka przez pustynię. Nie mamy czasu, by opowiadać o wszystkim, co spotkało ich w czasie wędrówki, która trwała aż 40 lat. Jedno wydarzenie jednak jest szczególnie ważne. Miało miejsce pod górą Synaj, a Mojżesz dostał coś, co do dzisiaj jest dla nas ważne – dekalog. Słowo dekalog oznacza 10 słów. Minęły 3000 lat, ale żadne ze słów, które Pan Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj, nie zestarzało się ani nie zostało wymazane. Dekalog to dla nas kierunkowskaz na drodze do naszej ziemi obiecanej, do nieba. Tyle. Moi kochani, słuchajcie, dzisiaj było tak. O Józefie, który wzbudzał zazdrość swoich braci, ale też żeśmy płynnie przeszli do drugiej postaci. O kim była mowa? Kto pamięta imię? O Mojżeszu. A kiedy córka faraona się kąpała, miała zwyczaju takie odniechcenia, miała łaźnię, ale kąpała się w rzece, w Nilu, kiedy usłyszała płacz dziecka, poprosiła, proszę mi go przynieść. I Mojżesz oznacza przyniesiony z wody. I ten Mojżesz miał szczególną misję. Miał wyprowadzić naród swoich pobratymców z Egiptu. Ale jak to się stało, to będziemy poznawali w następnych roratach. Bogu Ojcu, który z miłości posłał na świat swojego Syna jednorodzonego, przedstawmy wspólne prośby i potrzeby. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby ciągle na nowo otwierali drzwi swoich serc przychodzącemu Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie. Ciebie prosimy.